kochani, co zrobić, pieseczku? Nie pozwolimy cię zabrać, nie? Nikomu, da. Piesku, ty mój kuchy. Da, bawić się chcesz, o. Pieseczek. Dobra. Będę wam teraz pieski zabierać. Mędy jedne. Dobra, więc dzisiaj jest taka akcja. Akcja obligacja. Prąd włączyć. Akcja obligacja, że ładujemy dzisiaj pszenicę. A skąd? A no właśnie stąd. Momencik, właśnie nie pokazałem skąd. Nie pokazałem skąd. Już jadą chyba tiry. Kurczę, za szybko? Dobra, nieważne. A nie, to samolot. Fuh, już myślałem. A stąd już zabrane są raz, dwa, trzy, cztery tiry stąd. Czyli z mojego kujca basenu na zboże. Opowiem wam o minusach tego kojca. To, że od spodu można łatwo rozerwać plandekę, jeśli nie ma drugiej osoby, która pokazuje, by pokazywała, jak nisko opuścić łyżkę. Drugi minus to, że jak na przykład w samym końcu mamy, zrobi się basenik taki, że jeśli nie dorzuci równo do zboża, równo się nie rzuci i się zrobi basen, może się delikatnie gdzieś tam skroplić i mamy taki 10-centymetrowy taki stożek porostów. Tyle wyciągnęliśmy, o już są tiry, tyle wyciągnęliśmy tego świństwa. I co tu jeszcze, jakie minusy? Więcej chyba na razie minusów nie ma. Jakby co, to o tych minusach jakby mi się przypomniało, to wam powiem. A jak wygląda pszenica pod spodem? Zobaczcie. Czy się kurzy? A, muszą być ewidentnie dwie plandeki, bo tam gdzie była jakaś dziura, jedna była, to podchodzi wilgoć, mimo że było sucho wtedy. Zobaczcie, wygląda pszenica. Kurzy się. Kurz. Jak wygląda pszeniczka? Ewidentnie suchutka. Dobra, idę otworzyć, bo tiry przyjechały, więc sobie teraz włączymy slow motion i muszę podsuwać maszyny i zasuwamy. Zasuwamy.
No i mamy już po problemie. Ile to było tirów? 3 i 4, 7, 150 ton. Na tej przestrzeni mamy 150 ton zboża przechowane było. I czy były jakieś przecieki? I to jedynie tak jak mówiłem tutaj w tym rogu, było niżej zboże. Woda sobie tam, powiedzmy te 10 cm było wody. Troszeczkę można powiedzieć tam kapało delikatnie, gdzieś tutaj po plandece poleciało ewentualnie, bo powinny być skrzynia, a mamy tutaj budę. O, widzicie, takie coś tam, parę ziarek poleciało, ale ogólnie w ogóle dziur jakoś myszy nie porobiły. Te dziury, co tutaj są, o, to te dziury chyba myszy jednak zrobiły, dwie dziury zrobiły na całą plandekę, na całą tą plandekę. Pszenica, czy jest sucha? Suchutka, ale nie jest ładna. Ten słabe parametry ma gęstości, bo to była ta z wypalenisk koszona. No i co? Dzisiaj poszły 3 tiry, stąd 4 tiry poszły, więc fajna sprawa, naprawdę fajnie się to stąd wybiera. Udało mi się nie podrzeć plandeki. Tutaj udało się akurat bratu podrzeć, bo wtedy robił sami. No po prostu za bardzo, bo no nie widział. Samemu to jest ciężej wyczuć, ciężko jest wyczuć turem, żeby czy się dotyka plandyka, czy się nie dotyka. A my tu mamy te właśnie już wyostrzone, te są czubki tutaj, te randy. Złapał po prostu, no jak złapał, to już się drze. Dlatego jak są osoby jak są osoby właśnie do pomocy, no to wszystko inaczej to wygląda wtedy, jest lepiej. I muszą być dwie osoby, przynajmniej trzy, żeby podwalać i na bieżąco wybierać. Plusy, najtańsze przechowanie zboża działa. Nie zmokło, nie zawilgotniało, nie wzrosło żadne jakieś tam parametry, nie wzrosły żadne parametry. Czy tam się nie zmieniły za bardzo wilgotności, no w ogóle tak jak kosiliśmy, tak jak było suche, tak jest. Nic się nie zaparowało, nic nie zamokło, można powiedzieć tam może, no nie wiem, z kilogram ten co mówiłem, co przekapało to na wierzchu. I jeszcze jedna wada tego, no taka wada, że musi być po prostu bezchmurne, bo tak jak dzisiaj widzicie, musi być bezchmurne niebo, żeby to załadować. Jak mamy w hali, czy tak jak w przechowalni, tam może nawet kropić coś i nie ma problemu. Tutaj niestety jakby zaczęło coś padać, to by się zrobiło, można powiedzieć, no było to, znaczy było to by się nie zrobiło, ale no w sumie trzeba, wiem, można też delikatnie odsunąć do tyłu i wybierać spod plandeki, no. No da się, ale zalecane do tego jest końca, można powiedzieć, pogoda bezdeszczowa, o, bezchmurna może nie. Także najtańsze przechowywanie zboża działa. Także mogę wam to gwarantować. Nic się nie stało z pszenicą, siedziała półtora miesiąca. Super sprawa, polecam. Jak ktoś nie ma hali, wystarczy kupić sobie jak najlepiej takie skrzynie właśnie, albo jakieś po prostu, no jakieś, nie wiem, coś wymyśleć po prostu, żeby było, albo nie, w sumie nawet nie trzeba mieć takich po bokach, ale to jest lepiej, bo to by się wtedy rozsypało z 3 metry szerzej, tu mamy wtedy metr wyżej, no to dużo więcej zmieścimy, lepiej to później przykryć, bo to wszystko taki, można powiedzieć, się robi taki fajny, ten fajny się zrobi taki po prostu skos, że tam woda później nie zalega na tym wszystkim nam. No i to są plusy, no plusy to, że mamy najtańsze przechowywanie i ten, dobra, to trzymajcie się, na razie, hej.
I'm gonna send him to outer space to find another Chris. I'm